życzymy Wam samych szczęśliwych chwil! A w ramach prezentu przygotowałyśmy dla Was króciutkie przedstawienie, którego dialogi są wzięte z życia naszego przedszkola. Wszystkiego najlepszego! Mamo, chodź. A nie mogę dzisiaj zostać w domu? Nie możesz. No proszę Cię, z babcią zostanę. Muszę iść do pracy, jestem zajęta. Z babcią Babcia zostanę. Babcia też jest zajęta. Z dziadziem zostanę. Dziadzio też nie może. A nie możesz dzień dzisiaj dobry. Nie pojechać do pracy? Muszę jechać do pracy. Kochani, no, muszę, proszę Cię. Chodź. Mamo. Chodź. Poczekaj, poczekamy Paulinka na Paulinkę. Idzie. Idź za torebkę, za kolczyki, robimy szybkie papa, z uśmiechem wchodzimy. Dobrze, dobrze, mamo. Chodź, dasz sobie radę, wierzę. Chodź, idziemy do przedszkola. Ja nie chcę iść do przedszkola. Czekaj na mnie, nie bądź pierwszy. Chodź tu. Ej, dziewczyny, budujemy zamek, bawimy się w księżniczki? Tak, tak, ja chcę, bawmy się. No dobra, możemy się bawić. Ja się nie bawię. Dlaczego? Bo jestem już dorosła. Wcale nie kłam. Nie kłamie. Mama mówiła, że jestem duża. A ciociu, a Monika mówi, że dorosła nie jest dorosła. Skąd ten pomysł, dziewczynki? Mama mi mówiła, że już jestem duża. Mama pewnie miała na myśli, że jesteś mądra i rozsądna. Ale na pewno nie powiedziała, że jesteś dorosła. Wracajcie do zabawy, dziewczynki. No i co? Wcale nie jesteś dorosła. Czy nie możesz bawić się w księżniczki? Nie! Nie będę się z wami bawić! Nie zaproszę was na moje urodziny! I do mojego domu też was nie zaproszę! Dziewczynki! Nie podoba mi się ta wasza rozmowa! Przecież jesteście koleżankami! To ona się obraziła, a nie my! Szybko do mnie na rozmowę! Musimy wydrukować te karty pracy. Tak, wiem, ale myślałam, że może wyjdziemy na spacer do tego, na ten nowy plac zabaw koło parku. Faktycznie, otworzyli go niedawno. No ale jest rytmika. I angielski. O, i klub małego odkrywcy. Ciociu. Tak, Ewelinko. A czy jak szlak jasny trafia, to boli? A skąd ty znasz takie wyrażenia? Moja mama była wczoraj w Tesco, robiła zakupy i jak przyjechała do domu i je wykładała, to jej maślanka spadła na buta i się wszystko rozlało. I mama wtedy tupnęła i krzyknęła, zaraz mi szlak jasny trafi. I chyba ją zabolało, bo złapała się za nogę. Już rozumiem. Wiesz, czasami dorośli używają różnych takich zwrotów, ale czy ją zabolało, to nie wiem, bo mnie jeszcze nie trafił. No nie wiem. Ciociu, a czego ty masz takie pryszcze? Wiesz, jak zjem coś niezdrowego, to tak się dzieje. Musisz sobie kupić taki krem jak moja babcia, taki zielony, bo ona mówi, że on jest dobry i tani. A ile kosztuje? Nie wiem, tam 10 zł albo 1000 zł. Mamisiu, jakie ty masz ładne dzisiaj buty. No, fajne, prawda? Wiesz co, możesz sobie takie ciociu kupić. Możesz sobie zrobić zdjęcie i wklikujesz w komputer i naciskasz kupuj. I już. Kto zapłaci? No ty. Chyba masz pieniądze, jesteś dorosła. Mój tata jest duży i ma. Ciociu, pamiętasz, jak wczoraj spotkałyśmy się w Lidlu? Pamiętam. Ciociu, a znasz Głąbaka Puścianego? Obawiam się, że nie. No to ciocia nie mieszka w przedszkolu? No nie, mam swój dom. Obawiam się, że nie znam Głąba. A skąd to pytanie? Wiesz, ciociu, moja mama powiedziała mojej siostrze, że jak nie będzie się uczyła, to zostanie Głąbem Kapuścianym. No dobrze, mądralo. Wychodzimy na dwór. Nie mogę użyć tego buta. Pokaż, pomogę ci. Zobacz, z tymi siłami jakoś się udało. Ciociu? Tak? To nie są moje buty. Nie twoje? Jak to nie twoje buty? Nie, no nie mogę. No co ty? Ciociu, to są buty mojego braciszka. Twojego braciszka? Tak, to tak powiedział, że na razie mam nie chodzić. Daj spróbuję. Cizną mnie, ciociu! Tam coś jest.
Schyl się. Buty same na nogi nie wskoczą. Dzień. Świetnie. Dzień dobry. Co się mówi? Do widzenia! Do widzenia! Pa! Ciociu, nie dałaś mi deseru! Już zjadłaś. Jak było, zadowolona? Tak, zadowolona! Ale mamo, czy ty wiedziałaś, że nie wolno dłubać w nosie? No oczywiście, to wiadomo i nie od dzisiaj. Sama ci o tym wiele razy mówiłam. No tak, ale ty mi nie powiedziałaś nigdy dlaczego. Ci nie mówiłam. Mówiłam ci, że się zarazki przenosi w ten sposób. Można kogoś innego zaraźć. Zostawiasz swoje bakterie wszędzie. Nie! Nie wolno dłubać w nosie, bo cię koza w palcu gryzie. Skąd ty, dziecko, bierzesz te wszystkie mowy? No Ewelina mi powiedziała, jej powiedział brat, a on chodzi do szkoły. To chyba już wie. No tak. Jak do szkoły, to na pewno ma rację. Tato, a czy ty wiesz, że ciocia dzisiaj miała w przedszkolu pączka? No ale co z tego? Ciocie muszą coś jeść przecież, no żeby się takimi urwisami jak wy zajmować. Nie, tato, ty nic nie rozumiesz. No jak to co z tego? No miała pączka i go zjadła. I się nie podzieliła z nami tym jadła pączkiem. Jadła na waszych oczach? Nie, no nie na naszych oczach, ale jak przyszła, to miała lubki tu na policzku. Oj, co tobie to nigdy nie jadło, ja nie wiem. Tato, ty nic nie rozumiesz. No przecież chodź zjadła do domu. Go i nie podzieliła się z nami. Już do mamy.